Na środowej sesji jednym z punktów obrad była zmiana w miejskim systemie parkowania. Przedstawiony przez burmistrza projekt wprowadzenia strefy płatnego parkowania przy cmentarzu nie uzyskał poparcia radnych. Władze miasta zapowiadają, że do tematu powrócą. W poniedziałek na naszym profilu facebookowym opublikowaliśmy artykuł, w którym burmistrz Michał Majewski zapowiadał wprowadzenie strefy płatnego parkowania przy kościerskim cmentarzu. Pod postem pojawił się komentarz radnego Przemysława Brzeskiego, który skrytykował ten pomysł i zapowiedział, że na sesji zgłosi swój przeciw. Tutaj przede wszystkim kierowałem się tym, co pisali do mnie mieszkańcy, właśnie mieszkańcy, którzy mnie znają. Nawet tutaj nie chodzi o rejon, z którego startowałem jako radny. Po prostu chodzi o miejsce. Miejsce przy cmentarzu, miejsce, gdzie no, żegna się bliski, gdzie odwiedza się groby zmarłych. Ja rozumiem, że obsługuję ten rejon z racji wykonywanego zawodu już od lat 15. Jestem listonoszem, także widzę też, co się dzieje w tym miejscu. Jednakże chodzi mi o miejsce. Tak samo jak i przy szpitalu nie powinno być dla mnie, bo to nie jest żadne wesołe miasteczko czy inne jakieś, nie wiem, targi, gdzie się idzie, gdzie trzeba uiścić tą opłatę, bo idziemy dla przyjemności. W tym miejscu tej przyjemności nie ma. W trakcie głosowania pomysł nie uzyskał akceptacji radnych. Zastępca burmistrza Tomasz Nadolny mówi, że pomysł był podyktowany chęcią wprowadzenia rotacji samochodów w tym właśnie miejscu. Tak, radni nie przyjęli naszej argumentacji o wprowadzeniu podstrefy przy cmentarzu, przy parkingu przy cmentarzu. My tę uchwałę wprowadziliśmy, wsłuchując się w głos mieszkańców, którzy bardzo często zgłaszali problem, że parking przy cmentarzu jest ciągle zajęty i nie mogą z niego korzystać. Uznaliśmy, że jedynym rozwiązaniem będzie wprowadzenie podstrefy, która umożliwi pobieranie opłaty w wysokości 1 złotówka za 1 godzinę, za 1 godzinę. Ta godzina w zupełności wystarczy na to, abyśmy mogli odwiedzić groby naszych bliskich. Również wystarczy na to, aby uczestniczyć w pogrzebie. Ale ta uchwała i wprowadzenie podstrefy płatnej stwarza szansę na możliwość zaparkowania w sposób prawidłowy, nie poszukując w okolicy cmentarza miejsca i przede wszystkim to, co też było podkreślone na sesji, wszyscy, którzy uczestniczą, zwłaszcza w uroczystościach pogrzebowych, szybko poszukują miejsca, żeby pozostawić samochód, często, o czym nasi mieszkańcy doskonale wiedzą, te samochody są pozostawione w różnych miejscach, również często tam, gdzie takiej możliwości im przepisy ruchu drogowego nie pozwalają. Stąd nasza uchwała. Nie zyskała ona co prawda akceptacji większości radnych. Być może zbyt słaba argumentacja, myślę, że do tematu będziemy musieli wrócić. Na potwierdzenie swojej tezy Tomasz Nadolny przedstawił zdjęcia parkingu wykonane o godzinie 7 rano, na których widać, że prawie wszystkie miejsca są już zajęte. Do tematu będziemy z pewnością wracać.